Ja już bym chciał wychodzić powoli. Siadaj, Kuba, dopiero się zaczęły oczepiny. Czy możecie być k***a cicho? Ja tu próbuję pracować, no. Ludzie. To jest trudna decyzja. Możecie zdjąć opaski. Wybrałam zdrajcę. Ja mogę pierwszy? Wydaje mi się, że zdrajcą jest Lotek, dlatego że w każdej klasie w podstawówce grubi i rudzi byli zawsze zdrajcami. To jest podszejnik! To jest podszejnik, nie klaczcie! Proszę, kto jest zdrajcą twoim zdaniem? No wiadomo, że Rafał jest. Dlaczego? Bo jest Rafał i ja. Czyli? A ten prowadzący to nie? Ja kompletnie nie wiem, co się dzieje. Ty jesteś. Wybrałam zdrajcę. Dobra. Zdrajcę. Mi się wydaje, że Lotek. Na pewno Kuba, bo po prostu jest najstarszy. No i kogo by Malwina wybrała, jak nie Kubę tutaj? No dobra. Dokładnie. To jak głosujemy, kto jest zdrajcą? Poprzez salto. Czyli dwóch z nas głosuje. Cały problem polega na tym, że w ogóle się nie skupiacie na sobie, nie skupiacie się na pozawerbalnymi tak naprawdę ale zobacz, komunikatami. No, zdradził oczy, rozbiegane. A Kuba jak się zachowuje? Inaczej. No Kuba jest inaczej, nagle nie opiera się już o ten, oderwał pleco do parcia, już są nerwy. Napił się nerwowo wody z kubeczka. A to trzeba po takich mini ruchach rozpoznać, tak? A jakie są mini ruchem? Patrujecie w ruchu twojej twarzy. Ja powiem tak, bo byście na pewno nie przeszli castingu.